Siemaneczko kochani, witam Was na moim kanale, ja jestem Marta i dzisiaj przygotowałam kolejny film. Tym razem będzie to box, kolejny box, tym razem jest to Asia Box i to nie wszystko, co dla Was przygotowałam. Dzisiaj ze mną gość, zapraszam mojego gościa. No witam bardzo. To jest mój mąż, a zarazem mój montażysta, więc on montuje dla Was te wszystkie filmy. Więc dzisiaj Asia Box z mojego ulubionego sklepu Scrummy. Więc zobaczmy, co jest w środku. Będziemy testować. Stawiam go przed nami i delikatnie otwierając będziemy losować. Nie będziemy patrzeć, jak to wygląda w środku, żeby po prostu nie wybierać sobie rzeczy. A więc może mój gość dzisiaj zacznie. Box kosztował 100 zł, tak dla zainteresowanych. Wylosuj, włóż sobie rączkę i wylosuj coś. A więc co tam mamy? Jakieś cukiereczki, takie sobie, no, cetynowe. Mamy, czy tutaj mamy coś napisane po polsku? Niestety nie mamy nic po polsku, ale są to cukierki lemon. Widać, że są jeszcze w innych smakach. Tutaj mamy inne smaki, czyli green tea i jabłuszkowe. Troszkę wyglądają jak nasze wertelsy, ale otwórzmy i przekonajmy się. Ja bym jakieś nadzieję już odsuwał. Dobra, porze. 5 godzin później. Masz. Proszę, nie mówię. A więc wyglądają tak, są takie mini. Jak paznokieć. Mini o smaku cytrynowym z zieloną herbatą. Słuchaj. Więc może spróbujemy. Niemiecki język. O nie, wyglądają temat. Trochę. Albo nie, nie wyglądają manerzowo, wyglądają w ten sposób. Będzie stuknąć cukierkiem. Co? Jakieś tam. Moim zdaniem smakują jak Lipton cytrynowy z trochę trawą. Herbacianowego na pewno, a potem będzie rdzeń, będzie, wyjdzie to, będzie cytryna, wyjdzie nagle. Nie są złe, są trochę takie orzeźwiające może, troszkę są takie, ja bym to określiła jako cierpkie, ponieważ język taki się staje cierpki jak po herbacie. Ocena tych cukierków, jaka jest twoja ocena? Moja jest taka 5 na 10. Nie kupiłabym drugi raz tego. No to wziąć to takie ten, to 6 może być fajta. 5 i 6. A więc losujmy kolejną rzecz. Tym razem ja losuję. Jak zauważyliście, pojawiło się trochę niebieskiego koloru na moich włosach. Ale o tym może później. Oczywiście nie zapomnijcie o przycisku subskrypcji, który znajduje się na Jacka głowie. Dlaczego? I nie zapomnijcie o moich mediach społecznościowych, takich jak Instagram i TikTok, bo tam bardzo dużo rzeczy wrzucam. A więc uchylę sobie, nie patrząc. To nie patrz. Wylosuję coś, może coś spod spodu, coś małego. I wylosowałam coś, gummy candy. Coś takiego malutkiego, z jabłuszkiem narysowanym. I z tyłu jest napisane, że jest to apple. Na zdjęciu też daje. I jest to mięciutkie, z tego co czuję. No takie chipsy, a nie guma. Co ty mówiłaś wtedy? Nie, no tutaj jest gummy candy. Aha, no dobra. Kasugai nazwa. Kasugai! 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 Próbujemy, proszę, mój gościu. To są żelki bardziej. O Jezus. Jezus, jak ładnie pachną. No jak jabłko. Ale jak? Mocno! I są takie milusie. I nie są słodkie jak szmata. Słodkie? Nie są właśnie. Nie możesz mówić szmata na filmie. Bardzo dobre, naprawdę. Takie żeleczki, chętnie bym kupiła kolejne. Moja ocena tych żeleczek jest 9 na 10. Są no, bardzo w moim guście. Ja mam to samo zdanie, bo to jest... Nie jest to, ja nie lubię takich słodkich strasznie rzeczy. Tylko minusem jest to, że to jest taka mini paczuszka. Nawet nie mam, to wygląda nawet jak próbka. Nawet nie wiem, czy tutaj to tak, 2 GA to jest gramy, czy co to nie jest? Nie wiem, to jest po prostu taka, tam nie wiem, do torebki ramskiej sadzisz sobie na kieszeni, czy tam i już, nie? 11 żelek. No, a nie zje wszystkie już, no i następne.
No to teraz rosujesz ty. To nie muszę podnosić. Tylko nie rób tak, bo tam są na pewno jakieś miękkie rzeczy, a ty tak gładzisz. Trzeba tam głębiej, jakieś karty tam jest. Co to jest? Jakieś, jak to się nazywało, to warzywo? Nie, to nie jest warzywo i bardziej do kamery proszę. No, ktoś pokazuje, o. Znaczy to jest w sumie warzywo, imbir. Imbir, no. Original Sina. I to też będzie karzelka, już czuję w opakowaniu, można położyć. Nie, to chyba będzie jakiś, a może i żelka? No było takie niby twarde, a nie do końca. I mamy tutaj nawet też nie napisane i mamy, że to jest product of Indonesia. No dobrze, no otwieraj, zobaczymy to. Boję się, nie lubię takich imbirowych rzeczy. Ja lubię. Chyba te imbirowe, to co tam. Nie ma zapachu po otwarciu, czyli pewnie jest w papierkach. Czyli dla nas plus. Bo my wszystkiego nie zjemy na raz, więc papierki... tutaj muszę przerwać, niestety muszę poprosić ciebie o odsłonięcie okien, bo zaszło nam słońce i zrobiło się ciemno w kamerze. Więc niestety będziemy raz jasno, raz ciemno, taka pogoda. Nie włączyłam lampy, bo nie chcę mi się jej rozstawiać, bo jestem leniwa. Nie mogę tego teraz otworzyć. Teraz to ja jestem jasno, ty jesteś ciemno, widzę. O. Więc wyglądają to takie cosie. Co, na papierku. I z tyłu jest napisane Siena, Sina, Sina. Danke schön. Już się boję. A, takie coś. To jest jakaś guma chyba, z tego co widzę, czy... Klejące się będzie. Się na przykład odkryła papierka nawet. Nie pachnie w ogóle. Wygląda to w ten sposób. Jeśli moi widzowie wiecie co to jest... Takie coś, no. Możecie nam powiedzieć. Tylko nie ostruję sobie. O, teraz ostruję. No. Proszę, się ze mną. Jak ciągutka. Taka mokrówka. Nie na moje zęby, on wyrywa. To jest ostre! Imbirowe, nie ostre. Bardzo dobre. Zupełnie nie mój smak, o Jezus, fuj! Jeśli ktoś lubi ostre albo imbir, to tak, ale nie. No i by tak robi przecież, nie? W trakcie tego. Tankuje trochę, czy tak się nazywa to. Ja osobiście wolę imbir jako przyprawę do na przykład kurczaczka, ale nie w słodkiej konsystencji żelki. Jest to dla mnie mnie... No może trochę lekko słodkie, ale bardzo mało było. Bardziej ten imbir nabijał. Dla mnie te cukierki 1 na 10. A dla ciebie? Dla mnie 7. No to dostaniesz, ja to nie wiem. Dziękuję bardzo. A więc teraz ja wylosuję coś. To losuj, no. Wezmę pierwszy z brzegu. I jest to żelki kolejne. Wiem, że to są żelki, bo znam te żelki. Skąd? Ze strony, już chciałam je kupić i to jest coś na zasadzie jelly fruitsów, tylko że w innym opakowaniu. Jest to jelly konjac, nie wiem jak to się czyta, melon soda. Czyli może będą dobre. Otwieramy. Udało się otworzyć. Nawet już przez opakowanie zobacz jak pachnie. No czuję. Proszę. Dziękuję. A to takie twoje żelki, dlatego lubisz je. Jaki fajny. Tak, ja to lubię. No. Może niekoniecznie smak melonu. Wygląda tak opakowanie. I po prostu otwiera się i się wciąga tą żeleczkę. Widzicie? Tylko trochę słabe opakowanie. Mogłoby to się otwierać tak po całości, nie? Oczywiście melon. Czuć melona. Tak jak wcześniej mówiłam, nie są słodkie te żelki. Lepsze niż te twoje paseczki ostatnio, że lepiej smaku nie miały, a to ma smak. Jelly sticky. No, to te. Ma smak, ale nie jest słodkie, nie? Ciekawe, czy to jest japońskie tutaj jest? Tak, japońskie, zgadzam. Bo widzę tutaj jest alfabet hiragamy. Dobra. Mam jeszcze chyba w domu podobne, tylko że winogronowe. Nawet takie fit są trochę, bo nie dużo tłuszczu i innych rzeczy chyba to nie ma. Ja wystawiam temu też 9 na 10, mniami. No dla mnie może trzeba się to. Więc proszę tylko tak nie pacać łapą. Wylosować. Już nie losuję, bo widzę wszystko. Co my tu mamy? Nie, jakaś guma, co to jest?
nie ma ostrości, czy jest ostrość? Jest jakby jakaś. To jest takie błyszczące. Cola spicy. Mhm. O nie, znowu ostre! To jest też z jakiejś tam z Indii, to widać takie czcionki indyjskie, jakaś tutaj może otworzyć. Ładnie wygląda. Ale czemu znowu spicy, no? I jest ona w listkach. Ale ładnie pachnie, powąchaj. No jak cola. My tak lubimy rzuć gumy. No nie lubię. Już mamy cały śmietniskowiec tutaj. No do tego, trochę smaku, a potem szybko się kończy. Pyk. Taki paseczek to. Twarda bardzo. Chyba lepiej więcej zapachu było niż smaku. Mhm. Też tak stwierdzam. Nie wiem, gdzie ona jest spicy. Dupy nie urywa. Nie. Czuję jakieś tam takie kwaśne, niby cola, ale... Dobrze, tylko jedno opakowanie. Mamy jeszcze drugiego boksa, więc... W kolejnym filmie, jeśli podobają Wam się takie filmy, zostawcie dużo łapeczek w górę. To nagramy kolejny film z innym boksem, bo mamy jeszcze boks World coś tam, z całego świata. No. Więc... Jeśli lubicie takie filmy oglądać, ja chętnie mogę nagrywać. Jest jeszcze na ich stronie możliwy do kupienia jeden boks, którego się trochę boję, bo jest on z kwaśnymi i ostrymi rzeczami. A jeśli chodzi o ostrość, to teraz czuję takie jakby... Nie, no nie żyję. Więc... Duża ilość cukru w tym. To cukru trochę nawalili tam. Tak czy siak? Dla mnie 2 na 10, ta guma. Ja nie lubię gum, to nawet 1. Ty wylosowałeś gumę? Tak, ty. Ja wylosowałem. To teraz ja. W ogóle tylko w tym japońskim żelkach było naklejka po polsku przetłumaczona, a tak wszystkich innych nic nie było, więc trochę słabo. Co to jest? Woda po ryżu. Aha. Tu pisze, że jakiś punch, punch z ryżu, coś, nie wiem. Wylosowałam punch rice. Rice punch. Ciekawe, czy napisane skąd to jest. Korea. Koreańskie. Koreańskie. Mała puszeczka, ma ona 238 ml. Mm. Boję się tego panicznie. Ja nie. Że to będzie okropne, bo to wygląda, zobaczcie, jak zupa ryżowa albo woda po ryżu, czy coś takiego. To nie wiem, będziemy z tej puszeczki pić? Nie no, będziemy brudzić szklanek? Po co mam brudzić szklanki do tego? Powąchajmy, jak ją otworzę. Jak to najpierw otwórz. Nic nie czuję. Dalej nic nie czuję. Próbuj pierwszy. Jakoś... nie wiem. Mi już niedobrze, jak ty to pijesz. Dziwne jakieś takie... Woda po ryżu? Niby słodkie, jakieś tego, jakby jakiś, po jakimś owocu jakieś woda była. Bardzo. Nie! Jakieś dziwne to jest. O Jezus, nie! Bardzo dziwne, ale da się wypić to w ogóle. Dziwne, ale da się. Jacek bardzo chciał wystąpić w moim filmie z jedzeniem. Jak to? Nie mówiłem. Wcześniej mówiłeś, że ci jest przykro, bo były jakieś tam japońskie rzeczy i bardzo chciałeś się spróbować, to teraz pij tą wodę po ryżu. Tak, to nie jest japońskie, ale chciałam w Japonii kiedyś pojechać, ale nie ma kiedy i teraz nie ma ty losujesz. Co. Czekaj, jeszcze nie piję do końca. No ale co, ty chcesz to całe wypić? Chcesz się osmakować. I co, jaką ocenę dałaś? A, jeszcze nie dałam oceny. A więc u mnie to jest 0. Dla mnie to takie 6 może być. Zaskakujące bardzo i jednak... Sorry, powtórzę jeszcze raz. Dla ciebie? No co dla ciebie? No. Dla ciebie jaka jest ocena? Dla mnie to jest ocena takie 6, zaskakujące. Jednak myślałam, że zapachu za bardzo nie miało. Takiego jakiegoś specyficznego. W ogóle nie miało zapachu no. Dla mnie. Ale ten. Ale smak. Myślałem, że będzie przygotowała się już na takie gówniane, a to się okazało, że okej, okay, to jest. No dobrze, to zapraszam cię do losu. Co to jest? Takie wygląda. Pillows. Jak te. Na płatki, takie podróżne nie? Pillows, choco, filet. Z jakiego kraju pochodzi ten produkt? Filipiny. Boks azjatycki z Filipin. Mhm. Wygląda to jak jakieś ciasteczka albo płatki, takie jak kiedyś u nas były jaśki. To jak te, takie to płatki to właśnie z mlekiem, czy tego, no. Otwórz. Nie wiem, czy tak, czy nie lepiej tak, wiesz. Znaczy, że tak jest na temacie. No, albo tak. Trzeba wiesz wąchać.
pachną, bo pachną bardzo kakaowo. Ładnie pachną. No. Ja ostatnio jem dużo kaszki mannej dla dzieci, więc... No. Czyli to co ja spodziewałem się. Tylko, że bardziej, one są chyba bardziej chrupiące niż te takie. Będą dobre do mojej kaszki mannej, bardzo dobre. Tak jak mówiłam, bardzo kojarzą mi się z jaśkami. To jaśki nazywają? Tak, płatki jaśki. To... Tylko, że są lepsze, bo są takie chrupiące. Mm-hmm. Nie, jak połączysz mleko, to ja nie wiem, czy będzie to samo. Będzie takie rozciapane, takie już będzie. Bardzo fajne. Mm. Jak dla mnie... To 7 takie. 8. 8 na 10 dla mnie. No to teraz ja. Może coś mniejszego o tu z brzegu. I wylosowałam coś takiego. Wydaje mi się, że to są jakieś A nie, to jest twarde. Jakieś gumy. No to guma będzie. Wszystko jest po chińsku. Tak, te. Zapomniałaś te gumy takie, te... Więc przypuszczam, że to jest chińskie, bo nawet nie mamy żadnego kraju pochodzenia. Albo Chiny, albo nawet Japonia. Ciężko mi powiedzieć, jakiego to jest smaku, czy coś. Coca-Cola. Widzisz, to tutaj po angielsku masz. To jest guma chyba to jest jednak. To guma. Same gumy nam wrzucili. I czego to jest w końcu? Skąd? Japoński, JP. A więc proszę. Nie myli z innym JP. O, otwarcie. O, nie myli z innym JP. Uważaj, bo to jest na takiej podstawce. Pokaż, jak to jest podane. No, muszę wyciągnąć, tak chyba, nie? O, trzy gumy. Takie coś. Takie normalnie. Jajka. Jakieś, nie, na jakiś szwedzki stół. Miękkie dosyć. Cukier w gumie. Ale ma taką przyjemną konsystencję w buzi, jak gryziesz. Tak, że takie miękkie, nie wiem. Jak językiem dotykasz, jakbyś piankę marshmallow jadł. Nie do końca. Jakby jeszcze miększe było. Tak jak się dotyka te... nie flafy, tylko jak to się nazywa? Tak, połknąłem to, nie wiem, czy jest guma pewna rzeczywiście, czy nie. To jest guma, ale taka do rzucia, nie do rozpuszczania. Ja już zjadę to. Połknął gumę, nie do połykania. Dobra, to dla mnie to jak to jest guma, to mi daje się nie z gumą i to jest dla mnie 8 aż. 8? Mhm. Niby słodkie była na początku, a potem już nie zauważyłaś. Tak. Dla mnie 6. A więc teraz pan. A, to nie byłem ja? Nie, ja. Dobra. Tylko mi zabrałeś to. Dobra, proszę.